kochani, pięknie Was witam i pozdrawiam w kolejną środę. Kolejny czas naszych rozważań, naszego spotkania. Zawsze mówię, że to jest wielka radość i przywilej być z Wami. Chciałbym oczywiście widzieć Was już twarzą w twarz, siedzieć z Wami przy stole. Nie jest to jeszcze możliwe, przynajmniej nie ze wszystkimi, ponieważ wielu z Was wyjechało, wielu z Was jesteście gdzieś daleko w Polsce, niektórzy są daleko gdzieś poza granicami kraju, dlatego dopóki mamy takie możliwości, z przyjemnością i radością chcemy się spotykać, choć w taki sposób. Wiecie, szukać też tak naprawdę woli Bożej w tym wszystkim, w tych nowych okolicznościach, nowej sytuacji. One nie są wcale łatwe. Też pytam Boga i pytamy wspólnie razem jako liderzy, pastorzy, przywódcy, co będzie dalej, jak to będzie i tak dalej, i tak dalej. Więc pytań jest dużo i warto się nad nimi pochylać. Dlatego nawet tak jak dzisiaj, w takie środy, kiedy znowu będziemy rozważać Słowo Boże, znowu się zachęcać, zachęcam właśnie, żebyście wzięli swoje Biblię, wzięli notatki, abyśmy studiowali i abyśmy tak naprawdę głęboko wchodzili w to, co Bóg dzisiaj będzie znowu do nas mówił. Ale żeby dobrze zacząć, to dobrze jest zacząć od modlitwy, dlatego zachęcam, zaśpiewajmy wspólnie razem, pomódlmy się tą piękną pieśnią, że nasz Bóg jest wielki, potężny, cudowny, wspaniały i Jemu i tylko Jemu niech będzie wszelka cześć i chwała, dopóki żyjemy. Zapraszam. Że nasz Bóg jest wielki, tylko Ty. Nasz Bóg jest silny, jest wielki i nikt inny nie równa się z naszym Bogiem. Wodę zamieniłeś wino, ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty. Rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty, tylko Ty. I wyznajmy, nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą.
chwała. Dlatego radujemy się, cieszymy się Tobą, Panie. Uwielbiamy Twoje imię, bo jesteś dobry, wielki, silny. Masz moc, Ty masz moc, Ty masz moc. Masz wszelką moc na niebie i na ziemi, dlatego to wielki, wielki przywilej należeć do Ciebie, naszego Boga. Amen. Amen. Bogu niech będą dzięki. Kochani, teraz zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna zachęta do postu i muszę Wam powiedzieć, że z Wiolą też rozpoczęliśmy swój post i post nigdy nie jest łatwy. Tomek o tym mówi i zachęca. Ja z kolei Was zachęcam do tego, aby, tak jak mówiłem, wziąć Pismo Święte, wziąć, robić notatki, żeby do tego wracać. Posłuchajcie, jak to jest niezwykle ważny element naszego życia, jaka to jest niezwykła broń w naszym codziennym, duchowym życiu. Dlatego teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Wysłuchajcie kolejną zachętę do postu. Witaj, Tomku. Witajcie, kochani. Przed nami zachęta do postu, część czwarta. Post został ustanowiony w Edenie. Adam otrzymał nakaz: nie jedzcie z drzewa dobra i zła. Nie jedzcie oznacza nakaz częściowego postu i wstrzemięźliwości. Gdyby wtedy ludzie zachowali post, nie potrzebowalibyśmy dziś naszego. Nie potrzebują bowiem lekarza zdrowi, lecz chorzy. Zgrzeszyliśmy, nie zachowując postu, więc pokutując, nie zapominajmy o nim. Pomimo tego, że historia postu jest długa jak rodzaj ludzki, my, ludzie XXI wieku, otoczeni wyjątkowo bogatą i nachalną ofertą konsumpcji, możemy mieć szczególną trudność w praktykowaniu tej duchowej dyscypliny. Temat postu wydaje się być ostatnim, po który byśmy sięgnęli. Dlatego jestem ciekaw, czy ktoś z Was ma jeszcze ochotę poświęcać mu czas? Jest niezwykle mało nauczeń. Ciekawe, kto z Was w jakimkolwiek kościele spotkał się z niedzielnym słowem na ten temat. Nie otrzymałem też jak dotąd odpowiedzi na zagadkę z odcinka trzeciego. Co to pokazuje? Czy to, że temat jest nieaktualny, zbyt trudny? Nie lubicie wycieczek rowerowych, lodów i kawy? Wiem, że niektórzy boją się pojechać ze mną na rower. Mogę się domyślić dlaczego. Apeluję, nie wierzcie plotkom. A może to niedostatek wiary w siebie, lenistwo lub po prostu niechęć do takich konkursów? Jeśli tego słuchasz, to zastanów się nad odpowiedzią. Przyznam, że jestem ciekaw, czy ktoś ogląda zachętę do postu i jestem zaskoczony ilością wejść, chociaż oczywiście nie wiem, czy, drogi widzu, wytrzymałeś do końca każdego odcinka. Nie wiem, ale będę konsekwentny i czeka nas, a przynajmniej mnie, jeszcze kilka odcinków. Przyznam, że nie mam wyjścia. Wiem, że w kwestii zwrócenia Waszej uwagi na post mam szczególny challenge i walkę z przeciwnikiem, więc rozumiem, że muszę się lepiej postarać. Cytując klasyka, lepiej się zużyć niż zardzewieć. Zagadka nierozstrzygnięta, ale nadal czekam na właściwą odpowiedź. I od dziś dodatkowo postanowiłem nagrodzić pewną niespodzianką każdego, kto jej udzieli. Ale wracając do tematu. Post to nie żarty. To duchowa wojna. Krzyżowanie cielesnej natury. Większość Bożych obietnic jest obwarowana warunkami, które należy spełnić, aby je otrzymać. Bóg nas w ten sposób wychowuje i Bóg zawsze stanie za swoją obietnicą. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój.
Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Rzymian, 8 rozdział, 5, 8 i 13. Zrozummy też, że nasze posty nie są potrzebne Bogu, lecz nam. To, co siejemy dziś, zbierzemy jutro, a plon jest zawsze większy niż zasiew. Bóg Ojciec oczekuje naszego duchowego wzrostu, dlatego nie możemy zawsze oczekiwać, że przyjdziemy z problemem do pastora czy lidera duchowej służby, on się pomodli i nasz problem zniknie i nigdy nie wróci. Czyjaś wiara nie zawsze zadziała dla nas. Jeśli w piśmie jest tyle fragmentów o poście, to nie jest to przypadek, bo całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2 Tymoteusza 3,16-17. Post to Boża łaska dla człowieka, a łaska ta polega na tym, że Bóg zmienia nas od środka. Zastanawiasz się może, po co tyle o tym mówię? Właśnie dlatego, że to potężny element duchowej wojny, widoczny w każdej dziedzinie życia. Temat duchowej walki jest mi wyjątkowo bliski i myślę, że warto go wkrótce odświeżyć. W świecie duchowym trwa nieustanna walka dobra ze złem i wpływa na świat fizyczny. W świecie fizycznym nieustannie zmagamy się z przeciwnikiem, z autorytetami, z tymi, których Bóg poddał pod nasz autorytet. Rodzice zmagają się z dziećmi, dzieci z rodzicami, kobiety walczą z mężczyznami, a mężczyźni z kobietami. Jeśli, kobieto, masz problem z przyjęciem i uszanowaniem autorytetu męża, proś Ducha Świętego w modlitwie i poście o prowadzenie. Jeśli, mężczyzno, masz problem z uszanowaniem kobiety jako równej sobie, proś w modlitwie i poście Ducha Świętego o prowadzenie. Tu ciekawostka dla dociekliwych. Wiecie, jakiego rodzaju jest słowo Duch Święty w języku hebrajskim? Duch Święty, hebrajskie Ruach HaKodesh, jest gramatycznie rodzaju żeńskiego. Pamiętajmy też, Bóg ma dla każdego indywidualny plan na życie. Tylko kiedy chcemy go wypełnić, mamy szansę żyć pełnią i być spełnionymi ludźmi. Wymaga to osobistej determinacji i poszukiwań oraz walki z przeciwnikiem. Nasze powołanie i obdarowanie są zapisane w niebie. Myślę, że chciałbyś poznać swoje powołanie i przeznaczenie, a tylko Duch Święty może ci to objawić. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. 1 Koryntian 2:10. Ale wybaczcie, żona mi powtarza, że powinienem zachowywać wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o dygresję. Żeby było jasne, nie poucza mnie, tylko doradza. I polecam wam jej ostatnie nauczanie dotykające tych tematów. Pamiętajcie, którzy to słuchacie. Twój stosunek do Jego słowa jest wyrazem twojego stosunku do Jezusa i do tego, który Go posłał, Boga Ojca. Jeśli słuchasz i czytasz o poście, będziesz musiał coś z tym zrobić, a Bóg zawsze uszanuje twoją wolną wolę. Nieważne, czy wierzysz w Boga. Demony też wierzą i boją się. Ważne, czy wierzysz Bogu. Bo można wierzyć w Boga i wylądować w piekle. Nawet tu na ziemi. Pomódlmy się. Ojcze chwały,
Daj nam ducha mądrości i objawienia, abyśmy mogli Ciebie lepiej poznać. I otwórz oczy serca naszego, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której zostaliśmy powołani. I jakie bogactwo Twojej chwały jest naszym udziałem w Jego dziedzictwie. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Twojej wobec nas, którzy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa. Panie, ukaż nam to, czego jeszcze nie widzimy. Objaw to, czego jeszcze nie wiemy. Naucz nas tego, czego jeszcze nie umiemy. Przygotuj nas do tego, co przeznaczyłeś dla nas i pomóż nam osiągnąć nasze powołanie, jakie nam dałeś. Amen. Ciężko jest mówić o czymkolwiek przekonywująco, nie składając osobistego świadectwa. Kłopot w tym, że nasze przeżycia w poście to najczęściej temat osobisty i opowiadam swoje tylko dlatego, aby was do postu zachęcić. Jest faktem, że praktyka postu odsyła nas do innych, zasadniczych problemów, z którymi się na co dzień zmagamy. Podczas walki z głodem pewne główne pokusy osobistego życia skłaniają nas do rozmowy ze sobą i z Bogiem. Ostatnio podczas postu prosiłem Pana, aby lepiej słyszeć Jego głos w moim życiu. Przez 5 dni nic się nie wydarzyło, ale w 6 nastąpiła zmiana. Od tego czasu Duch Święty pokazuje mi m.in. istotną ilość paradoksów, o których istnieniu i działaniu w naszym życiu w większości wiemy, ale najczęściej nie wyciągamy z tej wiedzy właściwych wniosków. Tracimy zdrowie, żeby zdobyć pieniądze, po czym wydajemy, aby to zdrowie odzyskać. Kiedy nie mamy pieniędzy, życzymy sobie nawzajem, żebyśmy płacili duże podatki. Ale jeśli pieniądze zdobędziemy, już nie cieszy nas konieczność ich płacenia. Kiedy jesteśmy młodzi, mamy czas, ale nie mamy pieniędzy. W dojrzałym wieku mamy pieniądze, ale kończy nam się czas. Żyjemy często w sposób niezgodny z Bożą nauką. Odżywiamy się fatalnie, obciążamy nasz organizm, wpadamy w depresję i nadal oczekujemy, że skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, On powinien coś z tym zrobić, a wszyscy powinni nam współczuć. Nie dostrzegamy faktu, że poprzez grzech, któremu pozwoliliśmy zagościć w naszym życiu, wychodzimy spod ochronnego parasola Bożej opieki i dopiero wtedy przeciwnik ma do nas legalne prawo. To są konsekwencje naszych wyborów i decyzji. W takiej sytuacji oskarżające myśli przychodzące nam do głowy przyjmujemy jako Boży głos, a to w istocie głos przeciwnika, ponieważ Duch Święty tak nie działa. Lecz delikatnie i cichutko puka do naszego serca, licząc, że go wysłuchamy. W poście boimy się głodu, kiedy nasz brzuch domaga się jedzenia i go nie dostaje, a tak naprawdę karmimy się jak nigdy dotąd. Mało paradoksów? Idźmy dalej. Odmowa jedzenia służy znalezieniu w nim jeszcze większej przyjemności. Post pomaga docenić wartość jedzenia i wzbudzić za nie wdzięczność Bogu. Człowiek mimowolnie odzyskuje to, co dobrowolnie traci. A na dodatek to, co tuczy fizycznie, często wycieńcza duchowo. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. I aby ów dzień was nie zaskoczył. Łukasza 21:34. Zauważyłeś, że jak w bitwie współpraca jednych przynosi zgubę drugim, tak samo dogadzanie ciału szkodzi duchowi, a przejście na stronę ducha bierze w niewolę ciało? Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Galacjan 5:17. Tak więc, jeśli chcesz wzmocnić duszę, ujarzmiaj ciało postem. To właśnie miał na myśli apostoł, gdy mówił,
że na ile niszczeje człowiek zewnętrzny, na tyle odnawia się wewnętrzny. Choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. 2 Koryntian 4,16. I jeszcze, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. 2 Koryntian 12,10. W tym konflikcie, będącym następstwem grzechu pierworodnego, potrzebny jest osobisty wysiłek człowieka w celu odzyskania ładu. Mamy panować nad ciałem, aby Bóg mógł panować nad nami. Zbyt wielu chrześcijan przekonuje się, że są niedożywieni w Bożym Słowie, a przekarmieni tym światem. I w rezultacie ich życie pełne jest frustracji i porażek. Głodzenie ciała w poście, by nakarmić ducha, pomaga oddzielić to, czego pragniemy, od tego, czego w istocie potrzebujemy. Ale uwaga! Istotne, by odmawiając sobie posiłków, nie ulec pokusie powetowania sobie chwilowych braków w światowy sposób. Post ciała wiąże się z odrzuceniem grzechu. Prawdziwie pości się jedynie wtedy, kiedy powstrzymując się od pokarmu, powstrzymujemy się od zła i grzechów. Pościsz? Unikaj wszystkiego, co Bóg nienawidzi, a przyjmie twoją pokutę. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Filipian 4,8. Jeden z ojców Kościoła, żyjący na przełomie IV i V wieku, napisał ciekawe słowa. Próżny mozuł dręczy ci ciało postem, a nie cofać się od zamiaru grzeszenia. Pościsz? Wstrzymaj się od tego, czego zmysły pragną. Pość też, poskramiając złe chęci wewnętrznej istoty swojej. Chcieć tego, co zakazane, to najgorszy pokarm. Tuczyć się, znajdując zadowolenie w sromotnym zysku, w nadętej pysze, w nasycaniu się zemstą, najszkodliwsza to trucizna. A cała odpowiedzialność spoczywa na duszy. Stąd początek chcenia, stąd jakość i ocena postępowania. Ukrócić tedy złe zachcianki w sobie, oto najlepszy post i największy. Wstrzemięźliwość bowiem wtedy tylko jest owocna, kiedy zewnętrzne umartwienie pochodzi od wewnętrznego opanowania. To jedna z najsubtelniejszych starożytnych wypowiedzi na temat postu, obejmująca całą głębię duszy, jaką jest sfera ludzkich pragnień. Mówi się, że droga do serca mężczyzny wiedzie przez jego żołądek. Większość kobiet już o tym się przekonała, ale należy pamiętać, że diabeł też o tym doskonale wie. Świetnym przykładem jest Ezaw, syn Izaaka i Rebeki. Zgodnie ze zwyczajem otrzymał on prawo pierworództwa należnego najstarszemu synowi. Wiązało się z nim szczególne ojcowskie błogosławieństwo i dziedziczenie podwójnej części majątku. Pewnego dnia Jakub, młodszy brat Ezawa, przyrządził potrawę z soczewicy i chleba. A Ezaw przyszedł zmęczony i głodny z pola. Historia znana. Ezaw oddał bratu pierworództwo w zamian za jedzenie. Na skutek bólu spowodowanego głodem Ezaw powiedział: oto jestem bliski śmierci. Na cóż mi więc pierworództwo? Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę. On jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworództwem. Była to chyba najwyższa cena, jaką kiedykolwiek ktoś zapłacił za miskę zupy. Autor listu do Hebrajczyków ostrzega przed naśladowaniem Ezawa, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej.
żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Hebrajczyków 12, 15, 17. To trudne do pojęcia, że w konsekwencji chwilowego braku panowania nad swoim ciałem i jego potrzebami można stracić tak wiele. Zostać wykluczonym z Izraela i stać się barbarzyńcą i obcym. Czasem Bóg nie wzywa nas do szczególnie długich postów. Często chce, abyśmy nie zjedli jednego posiłku i w ten sposób zrobili tę małą ofiarę, której On od nas oczekuje. Ale zamiast tego my planujemy w naszym umyśle wielodniowe posty. A przecież posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Rezygnacja z jednego posiłku może przynieść wielkie zwycięstwo w naszym życiu. Pamiętajmy, Jakub przygotował posiłek dla siebie. On także był głodny, ale zapanował nad swoim żołądkiem tylko w tym celu, aby móc uzyskać błogosławieństwo. Poprzez jednoposiłkowy post otrzymał prawo pierworództwa i stał się Izraelem, księciem Bożym. Często jakiś jeden szczególny posiłek może przynieść znacznie większą ofiarę Panu niż wiele dni postu. Kiedy Bóg po 400 latach niewoli wyzwolił Izraelitów z Egiptu, w cudowny sposób przeprowadził ich przez Morze Czerwone i karmił ich codziennym chlebem z nieba. Manna zapewniała im doskonałą dietę, skoro jedząc ją nie było wśród nich nikogo chorego ani słabego. Lecz ludzi ogarnęła pożądliwość i zapragnęli mięsa. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie Izraela zaczęli na nowo biadać i mówić, obyśmy mogli najeść się mięsa. Księga Liczb 11:4. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. 11:6. Bóg usłyszał ich narzekanie. A jak nie wiecie, to zapytajcie mamę, czy dobrze jest rozgniewać na siebie kucharza. Bóg powiedział, Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez 10 dni, ani przez 20 dni, ale przez cały miesiąc, aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne. Księga Liczb 11, 18, 20. I zerwał się wicher, zesłany przez Pana. Przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz. Na jeden dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony. Wokół obozu. Mniej więcej 2 łokcie na ziemi. Księga Liczb 11:31. 2 łokcie to około 3/4 metra. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Księga Liczb 11:33. A w psalmie 78 czytamy. A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich, a młodzież Izraela powalił. Tysiące ich zginęły i zostali tam pochowani w miejscu nazwanym Kibrot Hataawa, co znaczy groby pożądających, aby upamiętnić tych, którzy przejedli obietnicę wejścia do ziemi obiecanej. Mówiąc o wyjściu ludu Bożego z Egiptu, przyjrzyjmy się także Mojżeszowi, najpokorniejszemu z ludzi. Mojżesz był człowiekiem bardzo pokornym, najbardziej ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi.
4 Mojżeszowa 12:3. W Biblii liczba 40, która będzie nam zaraz po raz kolejny potrzebna, reprezentuje oczyszczenie. Potop w czasach Noego trwał 40 dni, aby oczyścić ziemię z wszelkiej niegodziwości. Życie Mojżesza można podzielić na 3 40-letnie okresy. Pierwsze 40 lat przeżył w Egipcie, drugie na pustyni, a w ciągu trzecich wyprowadził lud Boży z Egiptu i doprowadził ich do ziemi obiecanej. Co najmniej 2 razy pościł przez 40 dni. Kiedy Mojżesz został powołany na górę Bożą Choreb, lub inaczej Synaj, to przebywał tam w obecności Bożej 40 dni. Mówi o tym w pamiętniku swojego życia w 5 Księdze Mojżeszowej 9:9. Przebywałem na górze przez 40 dni, 40 nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody. Jako przywódca prawie 3 milionów dusz miał wielki ciężar do niesienia każdego dnia. Dlatego potrzebował szczególnej Bożej pomocy. Jak wiele dokonał Mojżesz. W Bożej obecności otrzymał plan budowy świątyni, jej wyposażenia, projekt szat kapłańskich, ceremonii. Bóg powiedział mu, jak ma postępować z obozem, jak przygotowywać się do bitew. Właśnie tam, podczas gdy Mojżesz pościł, Bóg napisał na kamiennych tablicach swoje przykazania dla ludu. Kiedy pościmy, Bóg pokazuje nam swój Boży porządek. Nie tylko dla naszego życia, ale także dla życia tych, za których jesteśmy odpowiedzialni. Jak słusznie napisała Gwen Shaw, wiele braków w naszych domach powodowanych jest tylko przez to, że nie było ojców, którzy pościliby i szukali oblicza Bożego, prosząc, by Pan objawił im swe postanowienia. Na górze post był pośrednikiem nadania przykazań, a na dole obżarstwo doprowadziło do bałwochwalczego szału. Lud bowiem zasiadł do jedzenia i picia, po czym wstał, żeby tańczyć. Wyjścia 32:6. Uległość Arona i pijatyka zniweczyła 40-dniową wytrwałość poszczącego i modlitwę sługi Bożego. Tablice napisane palcem Boga, które otrzymał post, zniszczyło pijaństwo, ponieważ Mojżesz uznał, że pijany lud nie jest godny. W mgnieniu oka ten lud, który poznał Boga dzięki wielkim cudom, skalał się przez brak wstrzemięźliwości i bałwochwalstwo. Mojżesz w przypływie gniewu i rozpaczy rozbił tablicę przymierza i upadł na twarz przed Panem. Pościł następne 40 dni i nocy. Powiedział: padłem na ziemię przed Panem, jak poprzednio, przez 40 dni i 40 nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody, z powodu wszystkich grzechów waszych, które popełniliście, czyniąc zło na jego oczach i pobudzając go do gniewu. Bałem się bowiem gniewu i zapalczywości, jakim zapłonął Pan na was, chcąc was wytępić. 5 Mojżeszowa 9. Mojżesz mówił o wielkim gniewie Bożym przeciwko Izraelowi i Aaronowi, bo także na Aarona rozgniewał się Pan i chciał go zgładzić. Modliłem się wtedy także o Aarona. Wers 20. To było wtedy, w tym czasie, gdy Mojżesz ofiarował samego siebie jako okup za swój lud, mówiąc: teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. 2 Mojżeszowa 32:32. Zauważmy przy tym ciekawą rzecz. Mojżesz, który pościł, zasłużył na miano przyjaciela. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Wyjścia 33:11. Pan
czeka na kolejnych Mojżeszów, aby upadli przed nim i pościli za swoje narody, żeby byli gotowi oddać swoje życie tak, jak uczynił to Mojżesz za swój naród. A kiedy Jonasz przybył do Niniwy, dał jej mieszkańcom 40 dni na upamiętanie się. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienicy zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia. A może Bóg znów użali się i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Jonasza 3:5-9. Ukorzyli się przed Panem i pościli. A Bóg zamiast sądu obdarzył ich łaską. Nie zapominajmy też, jakie przygody były udziałem Jonasza, zanim dostał się do Niniwy. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Jonasza 2:1. Te 3 dni i noce prorok z pewnością nie ucztował. Kolejna fascynująca historia opowiadająca o 40-dniowym poście przypada na czas panowania Achaba i Jezebel. Domyślacie się już zatem, kto jest jej bohaterem. Post uczynił Eliasza godnym wyjątkowego zaszczytu. Gdy oczyścił duszę 40-dniowym postem, był przygotowany, by w jaskini, znanej nam już góry Synaj, zobaczyć Pana. Pierwsza Królewska, 19 rozdział. O Eliaszu i jego uczniu Elizeuszu już w następnym odcinku. Ale na koniec zastanówcie się, proszę. Czy ktokolwiek, kto nieustannie ucztował i pławił się w zbytku, otrzymał kiedykolwiek jakiś dar duchowy? Pierwszy 40-dniowy post uczynił Mojżesza prawodawcą. Potrzebował drugiego, by otrzymać przykazania po raz drugi. Gdyby zwierzęta nie pościły razem z Niniwitami, nie uniknęliby zagłady. Czyje trupy zaległy pustynie? Dopóki wystarczyła im manna i woda ze skały, dopóty pokonywali Egipcjan, przechodzili przez morze. Wyprowadził ich ze srebrem i złotem i nie było słabego wśród ich plemion. Psalm 105. Ponieważ jednak przypomnieli sobie o kotłach z mięsem i zapragnęli wrócić do Egiptu, nie zobaczyli ziemi obiecanej. Nawet mądry Daniel nie zrozumiałby snów, gdyby przez post nie doszedł do objawienia. Nie zamieniłby dzikości lwów w łagodność baranków i nie sprawił, że dzikie bestie pościły zamiast ucztować. Jaką moc ma post? Nałożył kaganiec lwom, wyjaśnił niewypowiedziane sny, ocalił Zuzannę. Wstrzymał deszcz, sprowadził ogień z nieba, zabrał proroka do nieba. Ale o tym i o innych cudownych przygodach poszczących Bożych kobiet i mężów pomówimy podczas kolejnego spotkania. Pośćcie w pokoju. Tomku, bardzo, bardzo dziękuję za kolejny bardzo ciekawy, inspirujący wykład i zachętę. I Was bardzo zachęcam, tak jak już powiedziałem, do tego, aby podjąć to wyzwanie. To już jest kolejna zachęta do postu, abyście też wracali do tych wszystkich rozważań naszych. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Chcę Was serdecznie zaprosić wyjątkowo. W piątek się zobaczymy w takim radosnym, szabatowym spotkaniu, ponieważ mamy troszkę pozdrowień, trochę nowej muzyki i chcemy się tym wszystkim z Wami podzielić, dlatego
Dzisiaj zapraszam Was na piątek, na wieczór, na takie nasze dodatkowe spotkanie i rozważanie. A teraz miejcie dobry, cudowny czas, zostańcie z Bogiem, wszelkiego dobra i błogosławieństwa i do zobaczenia w piątek.